Dzisiejsza propozycja to kurczak z dynią. Do wykonania dania potrzebujemy 500 g obranej dyni, 500 g filetów z kurczaka, niewielki kawałek pora, 3 łyżki soku z cytryny lub z limonki, pół łyżeczki pieprzu oraz łyżeczkę soli, pół łyżeczki chili, pół łyżeczki cynamonu oraz łyżeczkę słodkiej papryki. Do tego pół szklanki śmietanki 30% oraz 9 łyżek delikatnej oliwy. Dynię dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Usuwamy pestki oraz włókna. Obraną dynię kroimy w kostkę wielkości około 1,5 cm. Do pokrojonej dyni dodajemy 1 łyżeczkę słodkiej papryki. Na patelni z grubym dnem rozgrzewamy 5 łyżek oliwy i dodajemy dynię. W tym czasie możemy przygotować filety z kurczaka. Kroimy je w niewielką kostkę, a następnie opruszamy przyprawami. Solą, czyli pieprzem oraz cynamonem. Spora usuwamy wierzchnią warstwę oraz kroimy go w cienkie plasterki. Na drugiej patelni rozgrzewamy 4 łyżki oliwy. Dodajemy kurczaka wymieszanego z przyprawami oraz pokrojonego pora. Całość podsmażamy około 10 minut. Filety z kurczaka z dynią łączymy na jednej patelni. Dodajemy śmietankę oraz sok z cytryny i jeszcze chwilkę podsmażamy. Dynia z kurczakiem jest już gotowa. Można ją podawać z ulubionymi dodatkami. Smacznego!